Trzeba na początku się prawidłowo ubrać. Zachęcam Was do tego, żeby mieć buty sportowe, jakieś wygodne spodnie, dla dziewczyn na przykład leginsy, top sportowy, bluzkę, ewentualnie kurtkę, jeśli tego potrzebujemy. I co? Można mieć też zegarek ze sobą, żeby liczył nam kalorie spalone podczas treningu. Powiedzmy proszę, od czego zacząć? Czy ten trening pierwszy, powiedzmy, jeżeli w zimie nic nie robiłam, powinien być jakiś szczególny? Czy zanim przyjdziemy na taką plenerową siłownię, których mamy w Krakowie bardzo dużo, powinnam coś zrobić w domu? Jak to wygląda? Przede wszystkim zachęcam wszystkich, żeby trenowali cały rok i podejmowali tą aktywność fizyczną również zimą. Ale jeżeli chcecie zacząć od wiosny, to też jest to idealny moment. Możecie oczywiście zacząć od spacerów. Polecam tutaj robić codziennie 10 tysięcy kroków i to jest już wyzwanie. Następnie, jeżeli masz więcej pary, to oczywiście zachęcam do biegania, a później skorzystać z siłowni plenerowej. No właśnie, a zanim tu jeszcze przyjdziemy, zapytam o posiłki. Czy powinniśmy tu przyjść na jedzenie po posiłku, czy przed? Jak to wygląda, żeby ten trening był najbardziej efektywny? Każdy z nas ma inne pory, w których lubi trenować. Ja na przykład lubię najbardziej trenować koło godziny 10, ale wiem, że nie każdy może sobie na to pozwolić. Niektórzy wolą trenować rano o 6, niektórzy wolą o 20. Także to, co jest najważniejsze, to żeby jeść minimum 2 godziny przed. Trzeba mieć ze sobą oczywiście wodę i dobry humor.